Hej, siemano, witam w kolejnym odcinku The Great Escape. To chyba przedostatni, jeśli to się uda przejść dzisiaj. To będzie przedostatni odcinek. No i zabieramy się do roboty. Musimy tam na górę się dostać. Nie wiem, jak on mnie mógł widzieć. Dobra, musimy tutaj tego obezwładnić i wtedy dostać się na górę. Ta misja jest jedną z najgłupszych chyba w tej grze. Chodzi o to, że no latamy. Jak? Dobra, wiesz co, typie? Po prostu egzekucję na tobie wykonam. I tyle. Merci. We were caught off guard. We must act quickly before the convoy arrives. You must recover the detonator, or the ambush will fail. Będziemy musieli wysadzić most. Yay! Dobra. Musimy teraz zejść. No i się zacznie zabawa. Tutaj będą kolejni rywale. O Boże. Dobra, reload był. No i tego teraz musimy rozwalić. Nice. Jestem coraz lepszy w tą grę, nie? Ładny aim. Musimy tam się dostać. I tutaj ammo dostaniemy. O, i nową broń. O. Myk, 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 myk. Myślałem, że ktoś tu sika. Taki dźwięk. No dobra. Nowa broń. Tu. Znowu karabinek. I zasejwujemy sobie. A co tam? Mam jeszcze dwa sejwy, kurde. Tu będzie masa strzelania. To już wam mówię. Jak to wykonał? Dobra. Tego tam z daleka bym może tym próbował wykończyć. No, takie próby, nie? Ło, a się ukrył. A się ukrył. Te, panie! No. Tutaj jest jakaś apteczka. O, jest, jest. Dziękuję. Dobra. Jezu! Skąd ty się tu wziąłeś? Typie. Wow! Gnoju! No i zjechał mi całe HP. O kurwa. Jasne, na pierwszej skolby nie wiem ile metrów od niego.
Ale ty jesteś głupi, Sedgwick. Boy. Szybka akcja, kurna. Wow. Pięknie. Nice. Dobra, ktoś jeszcze podejdzie? Jacyś chętni na mord? Wiedziałem. On tam jest, dobra. Za to on pewnie osłoną, no. Myśl. Dobra. Będziemy się go, no. I tyle. Ale dostałem. Dobra, ale no pozbyliśmy się prawie całego oporu. Wow! W dupala! Fuck! Scheiße! Jep, 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 jep. No chodź tu. No chodź, wiem, że tam jesteście. Gdzieś idą? Ale gdzie? Ewidentnie było słychać, jak ktoś otwiera i zamyka drzwi. Tam kolejnego widzieliśmy. Dobra, tu ktoś będzie jeszcze? Nie, ale pięknie. Jesteśmy w drugowojennym jenieckim niebie. Łooooooo! Jak on się tu wziął? Jak on? Skąd on się tu wziął? Nein! Scheiße! Ale dostał w buzie. Dobra, Sedgwick się tutaj... No, krótko mówiąc, nie pierdoli. I ładnie ich tu ubija. Aha, będziemy mieli granaty w tej misji. Bogactwo skochałe, syny. Wow. Tej, panie. First aid. Waruj! I myk po ryju. Bardzo szybko przeładowuje w tym trybie. O, teraz mamy umieścić ładunki, nice. Dobra, to sobie zasejwujemy, to jest chyba końcówka misji? Nie, to niemożliwe. A może? Nie, to nie jest końcówka, jeszcze będziemy mieli tam dalej bieganie. Dobra, ona tam pierdzieli jakieś tam głupoty. Istotne jest to w tym momencie, że teraz będą tutaj atakować.
Dobra, uciekamy. Szybciej, szybciej, Sedgwick i detonator. What the fuck? Oni przejechali. What the fuck? O co chodzi? Tej panie. Ale to było głupie. Oni sobie przejechali po ładunkach, a ten ładunek eksplodował z opóźnieniem. I to jakim? Ale to było głupie. Dobra. Bez pierdzielenia się. Ten tam z bazuką szaleje. Dobra. No teraz się udało. Na pewno. Zostaje kwestia tych niemilców tutaj. No w końcu. A! A! Tam był. Ha ha ha. Piękni. Dobra. Sam sobie hold. A! What? Say what? No nie no. Znowu mnie ubili. Ta gra robi się nudna w tym aspekcie. Poza tym jak kolesia w klatę napierdzielam, co ma Kevlar? Detonator. Kurde, z takim detonatorem lata, wielkim. Ten tam dzieło zniszczenia dokonuje. Bing. Dobra, dawać ich tu. Jednego po drugim teraz wykończę. Muszę zezować trochę tutaj na to lewo. Ostatnio tu był typek. Co za debil. Chciał, że uniknie śmierci z mojej ręki. Ten myślał nawet, że mnie zabije. Co mam? Recover the dossier. Cholera wie, co ja mam tutaj zrobić. Coś tam odnowić. No skąd, kurwa, skąd? Skąd? Ja nawet ich nie widzę, kurna panie! Jakieś ammo? No nie. Ale mnie zmylił. Ale mnie zmylił. Tutaj takie niby stój, poddaje się, a tutaj bang. Kurde, mógł zabić, a mógł zabić. What the fuck? O Jezu. Kolejny. Po jajcach im. Najgorsze jest to, że ja nie mam ammo.
Ammo, panie! Omega. A! Nie! Jest. Tamten jest w pojeździe. Tylko musiał jakoś LL rozsadzić. No właśnie. Wow! Kurna typie, prawie mnie zabiłeś. Kurwa mać. Co mogę tak nawalać w nich? Oni są nieśmiertelni w tym momencie. Ambush! Jedziemy do końca. Bez save'ów. Co?! Skąd to mi nawala za ściany? Panie, co pan? Dobra, wywinął orła. W kiblu są dwie apteczki. Dobrze, nice. Ślamazarnie, ale się doczołgał, nie? No! Ej, ja mu wcisnąłem z czołą, w ogóle nie uderzał! Co on się zablokował na ścianie? Kurde, jakie skupienie, no, bo ta misja, ja mówiłem, że to będzie jedna z najgorszych misji. Ach, o kurwa, zapomniałem o tobie! Ten gwizdek wam gówno da w tym momencie, panowie. Kurde! Kurde, jaka trudna misja, no. Co za zły rol ją wymyślał? Co za uciekinier takie coś zrobił i uciekł i w ogóle przeżył? To nie jest możliwe, so realistic. Tym bardziej, że strażnik napierdziela za ściany. Chodź tu. On wyjdzie? No jasne, że nie. Bo paca. O, widzicie? On nie strzela. No kurwa, pojebało typa. Ci tam biegają na dole. What? Skąd on się tu wziął? Jezu. Ej, no skąd oni się respawnują?
kurwa mać. No typie, kurwa. Gro, proszę cię. Nie mogę zrobić obrotu. Wykonamy egzekucję, kurwa. To przechodzi ludzkie pojęcie. A nie, to nie na tego miał być. Co to jest? A tego się nawet nie da użyć. Dobra. Grenade. Pięknie. Czy będziemy mieli okazję użyć tego? Panzerfausta. To jest końcówka. Tak, to jest koniec. Jezu, udało się. Tak? Tak. Nice. Nawet nie użyłem bazuki, tak poza tym. Dobra. Przedostatnia misja. Tak? To jest przedostatnia, tak mi się wydaje. Aha, przedostatnia. Musimy zdobyć motor. I tym motorem będziemy musieli uciekać. Pokazali, że jedzie sobie Niemiec tą drogą. No i musimy coś zrobić, żeby zdobyć jego motor. Tutaj, dobra, Call of Wire. Call of Juarez. I teraz tak, zakładamy linkę. Jak linki w lesie, no nie? O. I patrzcie na to. Bang! Koleś ginie na linkach. No i tak to wygląda. O Jezu. Tak właśnie to wygląda. A tam jest strój. Ogólnie to on się nie przyda na zbyt długo. No ale niech co jest. Przekonacie się właściwie dlaczego. Nie. Kurde, przewinąłem, dobra. Ogólnie on poprosił o... no, papiery. Jezus Maria. No! Kurwo. A! Szmaciuro. A, nie to chciałem. Dobra, puść go. Puść ją. Ale mnie wywalił.
So realistic! Kurde, wszędzie się wywróci, nie? Jezu! Dobra, musimy spierdzielać, to jest czołg. Wielki, groźny. To jest kolejny wielki, groźny czołg. Dobra. Możemy ich oczywiście też odkopać. Tylko, że oni... O! No kurde, z mojej prawej mi jeden. Skubańcy! Chyba swojego tam przejechali. Taki dźwięk wydał umierania, taki... The Great Escape! Wow! Właśnie... Tak to wygląda, musimy przeskakiwać na czymś takim. Ej, może zakończymy nawet to dzisiaj. Bo przed nami zostaje... Jump to Victory. Czyli będziemy musieli przeskoczyć właśnie taki drut kolczasty, który jest na ziemi. Do roboty. Pytanie tylko, czy uda mi się to dzisiaj zrobić. Dobra, typek, wyłącz mi to Willy. Aha, tutaj. Kurde, ale dostałem kulek. Sprawa wygląda tak, że jesteśmy na granicy niemiecko-szwajcarskiej. O kurwa. Jesteśmy na granicy i musimy po prostu... Kurwa mać. A dobra, widzę. Nie! Tak blisko! No kurwa mać! Przestań mnie odkopywać! Tak blisko! Tak blisko jak ja! Dobra, kolejna próba. Musimy tam... Kurwa, on mnie w powietrzu, serio! Ale mi wy... Przejechał mnie gadzina! Ale mnie przejechał! Normalnie jak gówniaka jakiegoś. Aaaa, fuck! What? No kurwa! Przestańcie mnie kopać! Gadziny! Reprezentuję JP i firmę. Kurde, ale kopią! No ej, no wypierdalaj, typie. What? Ale mi chciał... Ale oni kopią tak... Nie wiem, tak dziwnie. Kurde, próbuję go przejechać jakoś. Ja chcę tu...
On! Kurwa mać! Czy by mnie kap... No! Kurwa mać! Wysadził mój! Nie, mój nie wysadził. Dobra. Fuck this. A, bo to jest pole minowe. Kurwa idioto, bo obaj się wysadzimy. Ten motor i tak jest niesterowny, a... Nie! O! Z pole minowym to mogło być cienko. To nasi. To nasi, czyli... Czyli ten, wojna się kończy. Tak? I tak mi się wydaje. Jezus. Jedź, typie, jedź. Dobra, musimy spierdzielać. Tak ogólnie. Bo widzicie, co tu się dzieje. Tu się nie dostaniemy. O, to idziemy naokoło. Wow, dobra, nie tędy. Może zasejwuję. Jesteśmy dosyć daleko. Tak. To są ostatnie momenty. Czyli musimy tędy wyskoczyć. To jest granica. Te płoty, które tu widzicie. Kurde. Będzie ciężko. Ale nam się uda. Bang. Pierwszy mur. I teraz ten drugi. I jesteśmy wolni. Zasejwujmy. Jump to victory. Kurde, na krzaku się zaciął. Ale we mnie napierdziela. Kurde! Nie, zlauduj mi to. I bang! I wygraliśmy grę The Great Escape. Powinny być filmiki podsumowujące i byśmy widzieli tam, no, naszych bohaterów, jak sobie uciekają i co tam gadają, no nie? No ogólnie gra to takie trochę nierealistyczne, ale fajnie się grało. Fajnie się grało, nie mogę narzekać. Taka odskocznia od Prisoner of War, nie? Gdzie nie mieliśmy broni w ogóle. O, jak ładnie. Dedykuję tą grę ofiarom II wojny. The end. Nice, ukończyliśmy The Great Escape, czyli mamy The Greatest Escape. Nie wiem, o co tutaj chodzi, ale ukończyliśmy grę. Gra nie była dosyć długa, ani też jakoś wyjątkowo trudna. Ona po prostu miała niektóre poziomy takie. No te ze strzelaniem były naprawdę trudne, bo no, ta gra jest zrobiona pod konsolę. I klawiatura i myszka tutaj no w ogóle się nie sprawdzały do tej gry. Ale udało nam się to ukończyć, widzieliście jak to wygląda. Grę było naprawdę ciężko zdobyć, musiałem szukać po serwisach tam do pobierania i tylko jeden był działający do tego. Nie ma on stawek filmowych, ale gra działa, jest sama gra, więc postanowiłem w końcu ją nagrać.
Kiedyś nawet mi ją proponowano, chociaż po wyświetleniach no nie widać, żeby to był sukces, jak to było z Prisoner of War. Ale... No ale to nic. Widzimy się w moich kolejnych seriach. Ruszymy teraz może z czymś na pewno z czymś o wiele ciekawszym, mam nadzieję, że będzie bardziej oglądane, a tutaj to by było na tyle. Żegnam się z wami. Do zobaczenia. Na razie.